Uwaga, uwaga! Każdy, kto zostawi łapkę w górę w ciągu 10 sekund i subika na moim kanale, to jest największym królem albo królową, jaką znam, więc widzowie, szybko klikajcie i dajcie mi znać w komentarzu, czy wam się udało. Siema, siema, Tajtori i to będzie chyba najgłupszy odcinek na moim kanale. Postanowiłem, że dorobię coś śmiesznego wszystkim zadymiarzom w Brawl Stars i moim zdaniem wyszli mi oni dosyć bekowo. Postanowiłem, że dzisiaj pokażę wam tylko 10 postaci, resztę pokażę w kolejnych odcinkach, jeśli będziecie chcieli. Więc oglądajcie od początku do końca i dajcie mi znać, która z postaci, co wam pokażę, że podoba wam się najbardziej. Ale jeszcze przed startem tego filmu, nie wiem czy wiecie, bo macie ostatnie 10 dni, żeby wziąć udział w konkursie, który organizuję razem z Instant Gaming. Możecie wygrać w nim dowolną gierkę z ich strony. Wystarczy, że wejdziecie w pierwszy link w opisie, najlepiej założycie konto na tej stronce i wpiszecie, jaką grę chcecie wygrać, no i zatwierdzicie. Jeśli wygracie, to zostaniecie powiadomieni. Myślę, że warto spróbować, bo wcale nie jest to jakoś wiele, jeśli chodzi o zrobienie, a też nie dużo osób wzięło udział, więc szanse na wygraną są duże. A serio, możecie zdobyć prawie każdą gierkę, nawet mega drogą, totalnie za darmo. Link macie w pierwszej lince opisu. No więc dobra ziomki, zaczynamy odcinek od pewnego dziadka, jakim jest Dynamike. Tak on wygląda normalnie, na pewno go kojarzycie. No i zobaczcie, na jaki pomysł wpadł Tori. Co z nim zrobi? Uwaga! Okej, może nie jest to najgrubsze, będą jeszcze grubsze rzeczy w tym odcinku. Na początek myślę, że idealnie tutaj taki dynamajczek może wlecieć. Co byście powiedzieli na takiego ziomka? Na głowie zamiast lampki ma po prostu TNT z Minecrafta i ma też baloniki z tym TNT z Minecrafta na swoich dynamitach, którymi rzuca. I wtedy gdybyś rzucał tymi dynamitami, to rozwalałyby się też baloniki, one by dodatkowo pękały. Moim zdaniem spoko opcja i dajcie znać, czy taki dynamajk się wam podoba, czy jest lepszy od zwykłego. Tutaj myślę, że dosyć ciekawy pomysł wpadłem z tym Dynamikiem, ale widzowie, to nie wszystko. Jak chcecie zobaczyć, jakim jestem mistrzem Photoshopa, to patrzcie na to. Oto nasz Edgar w Gucci. Dla tych, co nie wiedzą, Gucci to bardzo prestiżowa firma, ma bardzo drogie rzeczy i jako, że Edgar ma szalik, to wpadłem na pomysł, że dam mu też szalik z Gucci, zamiast tego jego zwykłego szalika. No i tak tutaj wkleiłem. Później postanowiłem, że dam mu jeszcze więcej itemków z Gucci, żeby tak to wyglądało. Więc ma też pasek, dosyć prestiżowy, ma też torbę, czy tam torebkę w ręce, no i oczywiście kapelusik na głowie. No taki prestiżowy Edgar, to kurczę, chyba byłby legendą, nie? Na pewno skinek byłby drogi, no bo samo Gucci w sobie jest drogie, no to musicie przyznać, ale dosyć mu pasuje. Jeszcze trochę zmienić spodnie i w ogóle by było kozatko. A teraz, kurde, chyba największy hit. Jestem tak zadowolony z tego grifa, że on mi tak wyszedł. Mordeczki, nie muszę wam przedstawiać, jak wygląda zwykły grif, bo pewnie wiecie. No to macie tutaj tego, co ja go stworzyłem. Jest to grif, który zamiast swojego normalnego słoiku z monetami, w ręce trzyma słoik z ogórkami. No z tym mi się od razu słoik skojarzył, więc postanowiłem, że dam. Oprócz tego ma dwa plasterki zamiast oczu na głowie, które są oczywiście też ogórkami. Taka maseczka trochę. No i oczywiście w drugiej ręce trzyma takiego wielkiego ogóra, którym też by rzucał. No czy to nie jest piękne, że to tak idealnie pasuje. Tak jak się na to patrzy, to nawet nie widać, że to byłby fake, co nie? To tak wszystko wygląda w miarę realistycznie. Z tego jestem mega zadowolony, żeby się tak to udało przerobić. No coś pięknego to jest, kurde. A patrzcie na tą gwiazdę! Ananasowa Lola, która ma wąsa i w dodatku jeszcze skrzydła. Co więcej, zmieniłem jej kolorki na takie troszkę inne, wiadomo, dalej jest to zielony i fioletowy, ale w takich innych odcieniach. Piękne te ananasowe oczka są, mega mi się podobają, sam bym takie chciał mieć. Tori ananas. Ale no jednak oczek ananasowych nie mam, więc no wiecie, tutaj tego jej zazdroszczę, wąsik też niczego sobie. Chociaż fanem wąsów nie jestem. No ogólnie to jednak trenowaliłem dużo tych rzeczy, ale do niej pasuje, akurat co jak co, do Loli pasuje. Taka stylówka. Ciśniemy sobie dalej, bo mamy tutaj Lu Big Milkowego. Tak, jak wiecie, Lu ma w ręce loda, no to postanowiłem, że dam mu więcej tych lodów i że będzie takim już totalnym lodziarzem. No i patrzcie, dałem mu same Big Milki czekoladowe. W sumie lubię te lody, ale zawsze bardziej lubiłem, jak w środku były bez tej czekolady, bo teraz, jak wiecie, to właśnie Algida dodała do tych Big Milków o różnych smakach, w środku ten sam smak też, więc no, chyba ci, co znają Big Milki, to wiedzą, o co mi chodzi. O, możecie mi przy okazji napisać, jaki smak Big Milków najbardziej wy lubicie, ale ten Lu wybrał czekoladowe i myślę, że fajnie mu pasują. I on by też nimi rzucał, i to by było kozackie, nie? Chłop se bierze Big Milka, wypakowywuje go i cyk, rzuca w jakiegoś Spike'a czy Edgara. To by było piękne. No to lecimy dalej, bo teraz moje kolejne arcydzieło, a jest to Meg. Nie dość, że ją wydłużyłem, że jest taka wyższa, jak widzicie. Tu ma dosyć taki, no, rozciągnięty. To jeszcze zrobiłem z jej wędkarza. A czemu zjada ryby, to nie wiem.
Tak mi przyszło po prostu do głowy. Miała otwartą buzię, więc postanowiłem, że będzie je jadła. Tak, nie wnikajcie w moje pomysły, ale na pewno jest to jedna z śmieszniejszych prac dzisiaj, chociaż nie najśmieszniejsza, bo najśmieszniejsza postać jeszcze przed nami, więc oglądajcie. Ma też wędkę, którą zarzuca, jak widzicie, tylko te ryby zamiast na wędce to normalnie z wody do niej lecą do buzi. No piękny kapelusz wędkarza, co ja tutaj dużo mogę mówić, no kurczę. Z taką mek to chyba każdy by sobie rybki połowił. No to patrzcie tutaj na to, widzowie! Zrobiłem skocznię narciarską z zębów Penny. Ja serio nie wiem, co mi odwalało w tamtym momencie, ale szalałem w tym Photoshopie, jak widzicie. Wyciąłem jej ząbki i dałem w dół, 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 tak jak jakaś skocznia narciarska. No tak mi to się skojarzyło, że tak to wygląda, dlatego postanowiłem, że wkleję tam jeszcze jakiegoś skoczka, który leci. O matko, niektóre moje pomysły serio są fatalne. A tak swoją drogą, to za niedługo sezon skoków narciarskich startuje, widzowie. Więc kto lubi skoki narciarskie, to pisze w komentarzu Adam Małysz. No to mamy tutaj jeszcze fajnego wariacika, jakim jest Riku. Zobaczcie tego byczka. Troszkę taką kulkę z niego zrobiłem. No wiecie dlaczego? No bo Riku za dużo hamburgerów zjadł. Obczajcie na jego brzuch. Tam już zamiast piłeczek za niedługo będą same burgery. I co za tym idzie? Strzelałby też burgerami. Wymyślcie sobie, jakby to wyglądało podczas gierki. Chłopicie i burgerami normalnie nawala i z takim bębnem dużym, nie? No jako, że się najadł, to musiałby trochę urosnąć. Więc tutaj, tutaj mordeczki, nauczka dla was. Jedzcie hamburgery, ale z umiarem, nie? Tak mega dużo, bo będziecie wyglądali jak ten Riku. Ale może jak je wystrzela z tego brzucha, jak będzie dużo rywali, do których będzie strzelał, to już nie będzie taką kulką. Najważniejsze, że ciągle pokazuje tego lajka, czyli jest szczęśliwy. Wy też w sumie takiego lajka zostawcie pod odcinkiem, z góry dziękuję. No i mordeczki, mam tutaj jeszcze Spike'a, ale Spike jest ostatnią postacią, ale tutaj mega dziwnie go zrobiłem. Też nie ogarnia mojego pomysłu. Znalazłem taką kiełbasę nabitą na widelec i mi się to skojarzyło z takim uśmiechem i że to będzie pasowało do Spike'a. No to po prostu dałem. Nawet nic innego już mu nie zmieniałem. Tylko dałem mu tą kiełbasę, która by zarysowywała jego twarz. No świetne, co nie? Czyż to nie jest piękne arcydzieło? Jednak Tori to jest zdolny photoshoper, musicie przyznać. Za to się należy subik na kanale. Okej, teraz największy hit, który zaraz wam pokażę, ale zanim do niego przejdę, widzowie, wbijajcie na mojego Instagrama Toriety. Każdy, kto mnie zaobserwuje, to polajkuje wam jakąś foteczkę, link do Instagrama jest podany w opisie. No i proszę bardzo, macie tutaj prawdziwego Squeaka. Tak powinien wyglądać prawdziwy Squeak. Jak wiecie, Squeak, no każdemu każe się z takim glutem, po prostu. No jest to jednak jakby nie patrzeć ślina, nawet taką śliną strzela. Więc pomyślałem, że troszkę zmienię mu kolor, no bo gluty bardziej kojarzą się z zielonym, więc daję mu taki trochę zielony. No i w dodatku właśnie te gluty na nim są. Oczy mu normalnie wleciało na całą twarz, taki wielki. Z rąk mu ściekają te gluty. No i co gorsze, ma taki jakby pasek glutowy z gili. Niektóre moje pomysły serio są głupie, widzowie. Ale wyszło to, jakby nie patrzeć, dosyć dobrze to wygląda. Nie mówcie, żebyście sobie nie powykali takim Squeakiem, bo ja z chęcią bym nim grał, serio. To byłby kozacki skin, mi się wydaje, no nie mówcie, że nie. No więc widzowie, jeśli dotrwaliście do tego momentu, to dajcie mi znać w komentarzu, który z tych postaci najbardziej mi wyszedł. Po prostu najbardziej się wam podoba, był najśmieszniejszy, może coś w tym stylu, jestem ciekawy. Wbijajcie na wszystkie social media, które są podane w opisie, między innymi na mojego Discorda, bo nie wiem, czy wiecie, ale tam można ze mną czasem pogadać, popisać, macie dużo ciekawych rzeczy innych, więc wbijajcie, link jest w opisie. A się już żegnam, widzimy się w kolejnych odcineczkach. A i dzisiaj odpalę wam chyba live'ika, więc oglądajcie mordeczki, będę po południu, 18 gdzieś. Nie na tym kanale, tylko na drugim, więc no, hej o wszystkim, do zobaczonka.